Cześć. Tak jak pogoda przeplata dalej nieco wiosny, nieco zimy, tak i rower, który dla Was przygotowałem, łączy w sobie dwa zupełnie różne światy, bo łączy świat sportowego kolarstwa szosowego z rekreacyjnym kolarstwem crossowym, czyli z rowerami crossowymi. Mówiąc w skrócie, chodzi nam dzisiaj o rower fitness. Rower fitness naprawdę niezwykły, bo jest to Giant Fast Road SLR1. Co oznacza nazwa w tym przypadku Fast Road? Oznacza, iż rower ten został stworzony specjalnie z myślą o tych, którzy chcą szybko jeździć po asfalcie. Nie tak jak w przypadku rowerów crossowych, również po drogach polnych czy leśnych ścieżkach, raczej ze wskazaniem na asfalt. Giant Fast Road w tej wersji, czyli w SLR, wykonany jest z aluminiowej, na aluminiowej ramie. Rama z aluminium Alux, ale naprawdę jest tak wykonana i wygląda w tak bardzo karbonowy sposób, że jedynie najbardziej dociekliwi są w stanie stwierdzić, iż nie jest ramą karbonową. Widać to po spawach, które zdradzają nam, że mamy tutaj do czynienia z metalem. Natomiast profilowanie tej ramy, zwłaszcza to genialne załamanie górnej rury, wykonanie profili tych rur w tej ramie naprawdę wygląda świetnie i zwłaszcza w tym czarnym kolorze bardzo mocno sugeruje powiązania z ramami karbonowymi, z ramami sportowymi. Cóż więcej, waga tego roweru również jest bardzo, bardzo zbliżona z konstrukcjami karbonowymi, bo cały rower tak zestawiony, jak tutaj widzicie, waży jedyne 10 kg 26, co jest naprawdę, naprawdę świetnym wynikiem. Co jest w tym rowerze komfortowego? Oczywiście geometria, która łączy w sobie nieco geometrii rowerów crossowych oraz troszeczkę geometrii endurance z rowerów górskich. Widzicie tutaj dość wysoką główkę, wyższą niż w rowerach szosowych, wyścigowych. Widzicie, że kąty są takie, że nad kierownicą tego roweru nie musimy się bardzo garbić. Siedzimy w stosunkowo wyprostowany sposób, więc on jest wygodniejszy niż rower szosowy. Siodło nie jest też tak bardzo sportowe. Ma już takie wyprofilowanie, które nie będzie nam przeszkadzało na długich dystansach, ale jest, mimo wszystko jest troszeczkę większe niż siodło szosowe, nie ma też takiego agresywnego kształtu. Komfort jazdy bardzo tutaj nam odczuwalnie poprawia zastosowanie oczywiście karbonowej sztycy, która pochłania bardzo dużo wibracji pochodzących od dziurawej nawierzchni. Ciekawym patentem jest zacisk tej sztycy. Jak pewnie widzicie, nie ma tej klasycznego zacisku obejmy na ramię. Jak wobec tego rozwiązano ten problem? U góry jest liczona tylko zaślepka wraz z informacją o tym, jakiego maksymalnego momentu użyć przy dociskaniu śrubki zacisku, a zacisk de facto znajduje się od spodu. Tu jest śrubka, która nam tutaj mocuje sztycę. Świetne rozwiązanie, bardzo aerodynamiczne, bardzo minimalistyczne i naprawdę sprawia wrażenie, że ten rower wygląda mocno aerodynamicznie. Co dalej, jeżeli chodzi o komfort? Oczywiście aluminiowy mostek o dość dużym wzniosie. W razie potrzeby można go sobie obrócić w dół. Wtedy pozycja jest znacznie bardziej aerodynamiczna. Kierownica jest w tym rowerze prosta, taka jak w rowerach górskich czy crossowych. W związku z czym jest bardzo mocno ułatwiona obsługa wszystkich pokładowych urządzeń, czyli hamulce mają normalne klamki, takie jak w rowerach crossowych czy górskich. Mamy tutaj normalne manetki, triggery. Nie ma potrzeby walki z manetkami szosowymi. Uwierzcie mi, że tego typu rozwiązania dużo bardziej się sprawdzają na przykład w mieście, tam gdzie trzeba dokonywać gwałtownych manewrów, bo są dużo lepiej dostępne niż manetki i hamulce szosowe. Kierownica ma bardzo ciekawy ergonomiczny patent w postaci takich małych rogów zintegrowanych z chwytami kierownicy. Mają one regulowany kąt wzniosu. Tutaj, jak widzicie, pewnie jest od spodu śrubka, którą wystarczy poluzować i wtedy możemy sobie spokojnie kąt rogów ustawiać. Fajny patent, bo każdy dodatkowy chwyt dla rąk na kierownicy sprawia, że na długim dystansie możemy odpocząć. Nie ma nic gorszego niż pokonanie 100 km wyłącznie z jednym chwytem kierownicy. Uwierzcie mi, że każda możliwość zmiany uchwytu ręki na takim dystansie bardzo mocno poprawia komfort naszej jazdy. Kolejnym elementem, który tutaj dba o komfort przemieszczania się, jest widelec. Jest on oczywiście karbonowy z aluminiową rurą sterową. Widelec jest nastawiony zdecydowanie na komfort. Nie jest to typowo wyścigowy widelec, więc ma jak najlepiej pochłaniać wibracje i z tej roli naprawdę się wywiązuje, bo przejechałem na tym rowerze sporo kilometrów, również po mieście, po brukach i naprawdę zachowuje się nieco bardziej elastycznie niż widelce typowo szosowe. Widelec ma też dość aerodynamiczny kształt, jak zauważyliście, więc razem z całym rowerem naprawdę fajnie sobie radzi z jazdą pod wiatr, no i wygląda bardzo agresywnie i sportowo. Kolejnym elementem, który nam podnosi komfort jazdy, są opony. Standardowo w tym rowerze mamy dostosowane opony o szerokości 28C, natomiast jak pewnie możecie zauważyć, po dużej ilości miejsca, jaka jest dostępna w widelcu, jak i z tyłu w ramie, można założyć jeszcze spokojnie szersze opony, nawet 32, a myślę, że i 35C spokojnie dało się tutaj założyć. Co nam to daje? No zdecydowanie fakt, że taki rower będzie lepiej zachowywał się na dziurach. Opony będą bardziej pochłaniały wibracje. Jeżeli potrzebujemy takiego roweru na gorszą nawierzchnię, to szersze opony będą jeszcze świetnym wyborem. Aczkolwiek zastosowane w tym rowerze klasyczne opony Giant SR
3 mają fajny bieżnik, bo jest on slickiem na środku, czyli opona ma bardzo niskie opory toczenia, a przy tym wszystkim są żerowki odprowadzające wodę, w związku z czym w gorszych warunkach atmosferycznych, albo jak widzicie w piasku, który nam się pojawia na wiosnę, takie opony radzą sobie bardzo, bardzo fajnie. Opony mają wkładkę flat guard, więc chronią dodatkowo przed przebiciem. Jeśli chodzi o napęd w tym rowerze, mamy tutaj układ zaczerpnięty z rowerów szosowych. Mamy tutaj napęd Shimano Tiagra, 10-biegowy, zestawiony z klasyczną, czyli dwublatową korbą FSA w zestawieniu 50 do 34T. Więc mamy tutaj takie zestawienie, które jest dość miękkie, nie jest to ostry, szosowy napęd, świetnie sobie poradzi z podjazdami. Przerzutka ma długi wózek, jak możecie zauważyć, w związku z czym też sobie radzi z dużymi kasetami, więc ten rower jest tak ustawiony, żeby naprawdę świetnie sobie jeździł i pod górę, i po płaskim, w związku z czym raczej nie ma tej ryzyka, że nam zabraknie biegów na podjazdach. Aczkolwiek warto podkreślić, że są tutaj już tylko dwa blaty, więc takie mocno szosowe nawiązanie, jeżeli chodzi o korbę. Hamulce są, rzecz jasna, hydrauliczne. Są to modele Tektro Auri, znane z rowerów górskich, znane z rowerów crossowych. Popularny model, bardzo prosty w serwisie, nie ma tutaj żadnych cudów. Powiedzmy, że do rowerów górskich nie jest modelem wybitnie mocnym, natomiast akurat w tym rowerze sobie już spokojnie radzi. Fajnie, że są tutaj te hamulce tarczowe, bo oprócz tego, że pozwalają nam ograniczyć koszty eksploatacji, bo nie musimy wymieniać obręczy co jakiś czas, rower lepiej hamuje nam w trudnych warunkach atmosferycznych, lepiej hamuje na dłuższych dystansach, tam gdzie hamulce się mają okazję rozgrzać, to jeszcze dodatkowo można zrobić bardzo fajne obręcze w tym rowerze, bo jak widzicie, mamy tutaj w pełni czarne, wysokie, stożkowe obręcze Giant SR2, które naprawdę dodają całemu rowerowi charakteru i wyglądają naprawdę tutaj świetnie. Cóż, Giant Fast Road jest rowerem niezwykle ciekawym, nie jest rowerem tanim, bo kosztuje ponad 4000 zł. Natomiast wiemy, że rynek rowerów fitness się zdecydowanie rozwija, w związku z czym wiem, że wiele osób poszukuje takich rowerów na nieco wyższym poziomie niż oferuje konkurencja, a ten rower w tym przedziale cenowym z karbonowym widelcem, osprzętem Shimano Tiagra i to już w tej najnowszej edycji, jest naprawdę ciekawym rowerem. Jest naprawdę bardzo szybki, przy tym komfortowy i wyróżnia się z tłumu, więc w przypadku tego typu rowerów chyba też jest to argument in plus.